Jesteśmy w kraju, który jest 6 razy mniejszy od Polski i mieszka tutaj około 10 tysięcy Polaków. Przez najbliższe kilka dni podniesiemy te statystyki. Witajcie na Slovensku! Wiecie, że Słowacy należą do jednych z najbardziej wykształconych ludzi na świecie? Ponad 90% społeczeństwa ma wykształcenie średnie. I to właśnie tutaj, na Słowacji, w miejscowości Bańska Bystrica, studiuje Joasia. Za chwilę zobaczymy, czy zdałem egzamin z zaskoczenia celująco. Jesteśmy prawie na miejscu. Za chwilę zobaczymy na pewno naszą bohaterkę gdzieś tam, gdzie będzie przechodziła ulicą. Zaczyna padać, ale to nam w zupełności nie przeszkadza. W Sztokholmie było minus 15 stopni, tutaj w górach na Słowacji zaczyna padać deszcz, ale nie szkodzi. Najważniejsze jest zaskoczenie i mam nadzieję, że zaraz to wszystko się nam... Co zrobi? Uda! Moment, a to nie tam? Tam? A myślałem, że tędy, dobra, chodźcie tutaj. Słuchajcie, ja chyba... Nie, to nie może być... Nie, to nie będzie Asia. A, jest Asia. Jest Asia, dzień dobry, Asiu! Szukałem ciebie i ciebie znalazłem, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem z programu Fryzjer Delegacji, zapewne wiesz z jakiego programu. O matko, nie spodziewam. Przyjechaliśmy specjalnie na Słowację, żeby zaprosić cię do udziału w programie Fryzjer w Delegacji, bo wiem, że czeka cię wielkie wydarzenie. W związku z tym oczywiście jesteśmy. To co, działamy? Cześć, daj buziaka. Hej, jesteś, widzę, jesteś mega zaskoczona, ale proszę bardzo, musisz przyjąć moje zaproszenie najpierw. To jest wejściówka. Dobrze, do programu. Bardzo dziękuję. Skończyłaś zajęcia, wie? Tak, właśnie. Skończyłaś zajęcia? Tak. Dobra, to co, my cię porywamy. Porywamy ją do Bratysławy i w Bratysławie zrobimy mega metamorfozę na twoje wielkie wydarzenie. Cieszysz się? Mogę się dać. To chodź, idziemy. Chodź, zaraz musimy wsiąść w samochód, więc najpierw pojedziemy chyba ciebie spakować, co? Cześć, nazywam się Asia Wicik, mam 21 lat i mieszkam na Słowacji. Pochodzę z Sanoka, tam się wychowałam, tam chodziłam do szkoły muzycznej. Na Słowacji uczę się na Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy. Uczę się gry na fortepianie, jestem na 4. roku, 1. rok magisterski. Za metamorfozę naszej bohaterki odpowiedzialni będą fryzjer Andrzej Sikorski, wizażystka Ewa Gil, stylistka Kamila Picz. Dzień dobry, kochani z Bratysławy. A nie jesteśmy w Barcelonie? Tomek, pomyliło ci się. A co ty masz dzisiaj taką muzyczną? Mam David Bowie, to nieprzypadkowe, bo dzisiaj mamy muzyczną bohaterkę. Tak, gra na fortepianie. Ty zresztą widziałeś już Asię, rozmawiałeś z nią, tak, prawda? Tak, ja widziałem Asię, rozmawiałem z nią, słuchajcie, i to jest bardzo taka delikatna, eteryczna, zwiewna dziewczyna. Ona jest drobniutka, wygląda bardzo młodo i pomysł jakby na dzisiejszą stylizację mam taki, żeby zrobić z niej taką rasową artystkę, żeby była wyrazista. Pomyślałem o takich mocniejszych, bardziej formach, bardziej graficznych, takich zapadających w pamięć.
co wy o tym w ogóle, dziewczyny, myślicie, bo wy jej nie widziałyście jeszcze. Okej, czyli krótko mówiąc, mamy muzykę klasyczną, mamy koncert fortepianowy, mamy młodą bohaterkę, więc ja widzę tutaj stylizację, która musi mieć na pewno klasę, szyk, charakter. Na pewno chciałabym, żeby to nie była po prostu banalna sukienka, czy takie coś super prostego. Chciałabym, żeby to miało jednak pewnego rodzaju sznyt i, tak jak mówisz, energię i taką plastyczność, taki charakter, tak, których tak samo chcesz uzyskać poprzez włosy. Ja będę starała się uzyskać za pomocą stylizacji. Bardzo dobry kierunek. Ewunia? Artysta musi być jakiś. To jest to. Myślę, że w momencie, kiedy Asia, tak? Tak, Asia. Asia poczuje się kobieco, pięknie, to zwiększy się jej moc. Tak. To jest naturalne. My, jak się dobrze pomalujemy, ubierzemy, uczeszemy, to od razu się prostujemy i możemy przynosić góry. To jest i prawda. Na tym będziemy się dzisiaj skupiać. I my też, słuchajcie, musimy zwiększyć moc, ponieważ ten koncert jest za 2 dni. Także koniec gadania i zabieramy się do pracy. Bo mamy naprawdę mało czasu, także musimy pomóc Asi po prostu. To co? Siła jest kobietą. Idziemy działać. Do roboty, moi drodzy. Idziemy, chodźcie. Pierwsza w Europie oświetlona jaskinia znajduje się na Słowacji, a dokładniej w słowackim raju. Jestem przekonany, że dzięki stylizacjom od Kamili nasza bohaterka będzie błyszczeć. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Kamila. Asia. Cześć, Asiu. Jak się masz? Dobrze, super, super, dziękuję bardzo. Szybko, zróbmy to szybko. Dezorientacja. Asia jest fantastyczną, młodą osobą o bardzo drobnej figurze. Mnie zależy przede wszystkim na tym, żeby poza kreacją pokazać również wielowymiarowość jej osobowości, ponieważ jest to dziewczyna o wielu naprawdę talentach i w związku z tym naprawdę fajnym, ciekawym charakterze. Dlatego powinna to być stylizacja, która oddaje również ten pazur, który gdzieś tam ma w sobie i jest na pewno mniej nudna, jest niestandardowa, nie jest nudna i na scenie wybrzmi równie intrygująco jak muzyka, którą gra. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby oddać twój talent i umiejętności, żeby ta stylizacja nie odwracała uwagi od, krótko mówiąc, tego, ale też nie chciałabym, żeby była właśnie taka zwyczajna, stonowana, bo jednak dajmy wybrzmieć też temu, że jesteś wspaniałą osobą, masz ogromną wiedzę i umiejętności. I nie ma po prostu co się chować za tym fortepianem, tylko dajmy się zauważyć oczywiście z tym szacunkiem do widza wyrażonym poprzez ubiór, który będziesz miała po prostu podczas tego wielkiego wydarzenia na sobie. Mam dla ciebie pewne propozycje. Chciałabym, żebyśmy się poprzebierały, żeby to było troszeczkę też ekscentryczne, żeby to było, wiesz, takim, jesteś młodą, fajną, wiesz, osobą, dodamy temu strojowi po prostu troszeczkę wyrazu, ale to cały czas musi być klasa. Także chciałabym, żebyśmy się skupiły teraz na tym, co tutaj się znajduje, żebyśmy sobie to poprzeglądały, żebyśmy mogły sobie to dobierać, poprzymierzać, no i ostatecznie zostawiam dla siebie finałową decyzję i twoją niespodziankę zarazem, jak będzie ta twoja stylizacja finałowa wyglądała. Zgadzasz się? Razem z naszą ekipą wybraliśmy się na ulicę Bratysławy, aby porozmawiać ze Słowakami o włosach. Posłuchajcie, czego udało nam się dowiedzieć. Dlaczego farbujesz włosy? Nie lubię mojego naturalnego koloru. Jest taki dziwny, mysi, taki nijaki, więc spróbowałam blondu i tak już zostało. Ile kosztuje Cię wizyta u fryzjera? Ostatnio byłam w salonie, który dopiero co powstał i z tej okazji zapłaciłam 10 euro. 15 euro. To zależy. W jednym z salonów płaciłam 70 euro, natomiast w innym, który uważam za lepszy, płaciłam około 50 euro i to razem z myciem i pielęgnacją.
Czy 70 euro to dla Ciebie dużo? Nie, w przypadku jeśli jest to raz na 3 miesiące. Ja zazwyczaj płaciłam bardzo dużo, około 100 euro za strzyżenie w moim rodzinnym mieście, ale teraz, gdzie studiujemy, płacę około 30 euro. Tak, ja też 30 euro. Czy 100 euro to dla Ciebie dużo? Tak. Wiecie, co zauważyłem? Że Słowacy nie są skorzy do rozmów. To dość zamknięty naród. Bardzo ciężko jest nam w ogóle porozmawiać z kimkolwiek na ulicy odnośnie jego preferencji dotyczących włosów, stylu, koloryzacji. Dziwne. Trochę to dziwne. Jak sądzisz, w jakich włosach kobiety czują się najlepiej? Myślę, że w różnych. Prostych, kręconych, naturalnych, farbowanych. Każda z nas próbuje znaleźć coś dla siebie i poczuć się wyjątkowo. A wolisz proste czy kręcone włosy? Ja lubię kręcone, a ja lubię proste. Ja lubiłam proste, ale teraz kręcone, bo się wyróżniają. Wolisz długie czy krótkie włosy? Ja zawsze zapuszczałam włosy, a później ścinałam. Więc nie mogę stwierdzić, czy wolę dłuższe czy krótsze włosy, ale zdecydowanie należę do osób, które twierdzą, że to tylko włosy. Ja wolę dłuższe włosy, bo mam z natury kręcone, które się puszą i łatwiej mi zapanować nad nimi, jeśli są dłuższe. Jak często chodzisz do fryzjera? Co 2 miesiące. Co 4 miesiące. Co 2-3 miesiące. 2 razy w roku, nie za często. Spędziliśmy 3 godziny na nagraniach i udało nam się porozmawiać z jedną osobą ze Słowacji. Pozostałe osoby to byli turyści, właściwie turystki. 3 godziny i nic, nikt nie chciał z nami rozmawiać. Pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją. Bratysława jest jedyną stolicą graniczącą z 2 państwami. A jedyny i niepowtarzalny makijaż wykona za chwilę Ewa Gil. Asiu, witam Cię w naszym programie i bardzo się cieszę, że jesteś u nas. Dziękuję. Super, że wysłałaś to zgłoszenie. Też się cieszę. Bo wiem, że Twoja metamorfoza będzie wspaniała i spektakularna. Już się nie mogę doczekać. Jak się malujesz na takie koncerty właśnie? Zazwyczaj jakoś staram się eksperymentować, spróbować coś nowego. Nie mam jakiegoś takiego określonego sposobu. Zazwyczaj jakoś przypudruję twarz, nałożę jakiś podkład, rzęsy podmaluję i coś na usta. Jakąś albo czerwoną szminkę, albo taką bardziej różową, beżową. Mhm. I to tyle, ale to dlatego, że więcej nie potrafisz? Tak? Czy po prostu lubisz siebie w takim looku? Kiedy rozmawiałam z Ewą, dowiedziałam się bardzo dużo takich podstawowych rzeczy, które powinnam była wiedzieć o makijażu. Lubię siebie w takim looku, jest mi z nim wygodnie, ale jestem gotowa spróbować czegoś nowego. O, bardzo mi się to podoba. Nie chciałabym Cię zmieniać. Oczywiście. Mi się bardzo podoba to, że jesteś taka dziewczęca i taka naturalna. Jesteś naprawdę piękna. Więc nie będziemy Cię zmieniać na siłę, ale ja Cię po prostu podrasuję. Bardzo często, jak eksperymentowałam sama z makijażem, się działo tak, że się nie poznawałam po prostu w lustrze, była to zupełnie inna osoba. Nie chciałabym, żeby tak się stało i jestem bardzo wdzięczna Ewie za to, że pomogła mi dobrać taki wygląd, który naprawdę podkreśla mnie, a nie zmienia. Wyciągnę z Ciebie tą kobietę, która w Tobie siedzi, w tym ciałku dziewczyny. Okej? Okay? Dobrze. To tak rób. Wspaniale. Super. Słowacja liczy sobie 180 zamków i ponad 400 pałaców, a przecież jest mniejsza od Nowego Jorku. Jestem przekonany, że Andrzej ma co najmniej tyle samo wariantów na wykonanie fryzury perfekcyjnej. No dzień dobry. Cześć. Asiu, Joasiu, Joanna, jakbyś chciała, żebym się do Ciebie zwracał? Jakkolwiek jest w porządku. Super.
Cieszę się, że w końcu możemy się spotkać w Bratysławie na żywo, a nie tylko rozmawiać przez telefon. Ja również. Słuchaj, no pogadamy sobie dzisiaj o włosach. Ja co prawda już tutaj pomysł mam, ale muszę ci go przedstawić. Jakbyś mogła rozpuścić swoje włosy, żebym mógł je zobaczyć. Siedząc na krześle przed Andrzejem, czułam się bardzo doceniona. Nie tylko jako osoba posiadająca włosy, ale również jako osoba. Wow, super. Ale są gęste. To jest kosmos. Opowiedz mi, co robisz na co dzień z nimi? Jakie pielęgnujesz, jakie stylizujesz? Zazwyczaj to tylko je czeszę i wiążę. A stosujesz jakieś specjalistyczne szampony, maski nawilżające? Nie, a absolutnie nic, one są naturalne, naturalnie takie. Okej, bo ja właśnie widzę, że masz w 100% naturalny kolor. Farbowałaś się kiedykolwiek? Nigdy. Absolutnie. Asi włosy są mega gęste, grube i w 100% naturalne. No to jest raj dla fryzjera, ponieważ takie włosy zdarzają się coraz rzadziej i ja się bardzo na to cieszę, że będę pierwszą osobą, która pokoloryzuje włosy Asi. No to jestem, to po prostu, jestem w szokach, nie wiem co mam powiedzieć, bo po raz pierwszy, i to z mojej ręki, twoje włosy zobaczą farbę. Jestem pełna obaw tego dzisiejszego majstrowania przy moich włosach. Nigdy nie koloryzowałam. Obawiam się naprawdę, co to może być. Jak się na to zapatrujesz? Powiedz mi. No i ja się trochę farby boję. A dlaczego? No przede wszystkim boję się, że mi zniszczy włos. Co jeżeli mam jakąś alergię albo uczulenie? Też boję się tej dodatkowej ilości pielęgnacji, która będzie na pewno wymagana. Wiesz co, jakby nie musisz się stresować, bo na pewno zrobimy sobie test na alergię i sprawdzimy, czy masz takie uczulenia. To się zazwyczaj robi i wykonuje, to jest normalne. A jeżeli chodzi o sam taki proces koloryzacji, absolutnie nie musisz się stresować, ponieważ twój kolor jest przepiękny, on mi się bardzo podoba. Ale to cięcie, które wymyśliłem, potrzebuje takiego trochę pogłębienia tego koloru, podrasowania, więc użyję koloryzacji ton w ton, czyli takiej koloryzacji półpermanentnej, która działa trochę inaczej od takiej klasycznej koloryzacji, ponieważ ona nie wchodzi pod łuskę, nie wchodzi do środka włosa, a jedynie otula zewnętrzne warstwy włosa. Więc przy myciu i takim codziennym życiu ten kolor będzie delikatnie pracował, będzie się spierał i powróci do twojego naturalnego koloru. Okay, dobra. Więc nie musisz się absolutnie obawiać. Cięcia ci nie opowiem, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, to mówiłaś, że mogę nawet cię ogolić na łyso. Generalnie jestem otwarta na wszystko. Możecie mnie ściąć na zero, na chłopca, jakkolwiek, ale jest kilka rzeczy, których bym się raczej obawiała. Są to grzywka, mulet i rokes. Może to i tak zrobię. Się zdarzało. Może tak to zrobię. No i co? No ja myślę, że nie ma na co czekać, tylko działać. Okay. Jesteś gotowa? No to zaczynamy. Dobrze, Asiu, jesteś już po strzyżeniu. No i teraz zabieramy się za kolor. Andrzej zabiera się za koloryzację. Czy nasza bohaterka przezwycięży strach przed farbowaniem? Co się dzieje? Aśka? Ej, co się stało? Słońce, co się stało? Przestraszyłaś się? Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Spokojnie, nic się absolutnie nie stanie.
Ta mieszanka, ona absolutnie nie spowoduje, że ten kolor będzie zmieniony. One będą nabłyszczone, pogłębione, wypielęgnowane. Wszystko będzie dobrze, nie stresuj się. Przecież ja bym krzywdy nie zrobił, ej. Ufasz mi? Nie stresuj się, ja naprawdę krzywdy ci nie zrobię. Będziesz wyglądała fantastycznie. Naprawdę. Naprawdę? Tak, możesz mi zaufać. Na spokojnie, nie stresuj się. Ja wiem, że to są silne emocje, bo nigdy nie miałaś farbowanych włosów, ale musisz mi zaufać. Będzie naprawdę dobrze. Obiecuję ci to. A jak nie, to weźmiesz maszynkę i ogolisz mnie na łyso. Tak? Tak? Okay. Umawiamy się tak? Wracamy? No to chodź. Nie stresuj się. Będzie okej, okay, zobaczysz. A jak nie, to umowa wiesz jaka jest. Bierzesz maszynkę, okay. Golisz Sikorskiego na łyso. Asia boi się koloryzacji. Ja natomiast nie jestem zestresowany, jestem pewny tego, co robię, ponieważ na Kemonie pracuję już kilkanaście lat i wiem, jak te produkty wychodzą, jaki mają połysk i jakie są efekty. Do stylizacji użyję kilka produktów z marki Kemon, ale takim moim ulubionym jest Color Bilan Spray. To jest tak fantastyczny produkt, ponieważ łączy w sobie, jest taki wielozadaniowy. Nie dość, że nawilży twoje włosy, ochroni kolor, pięknie je nabłyszczy, to do tego praktycznie nie czujesz niczego, żebyś miała jakikolwiek produkt do stylizacji na włosach. I super. Dla mnie jest magiczne. No i zobacz, jak ładnie pachnie. O, ja cię. I bardzo przyjemny jest lekki. To co? Słyszymy? Teraz okay. Musisz już zamknąć oczy, żebyś się nie widziała. Dobrze. I działamy. Zamykam. Najniższa odnotowana temperatura na Słowacji to minus 41 stopni. Jestem przekonany, że dziś podczas finału temperatury sięgną zenitu. Nasi eksperci musieli działać ekspresowo, bo już za chwilę Asia wyjeżdża na swój wielki koncert. Czas na wielki finał 5. odcinka programu Fryzjer w Delegacji. Asiu, zamknij oczy, nie możesz jeszcze siebie zobaczyć, chodź ze mną. Chodź, chodź, chodź i nie podglądaj. Idziemy, idziemy do lustra i uwaga, 3, 2, 1, tadam! Mamy cię! Za nie mówiłaś? Wow, nie. Nie spodziewałam się takiego efektu. Jak? No ale co, i powiedz mi co, takie straszne są włosy farbowane? Śliczne są. Słuchaj, wyglądają śliczne naturalnie. Są. Dziękuję. A fryzura? Piękna. A grzywka, której się bałaś? Obawiałam się. Śliczne. Jezus. Wyglądasz po prostu przepięknie. Dziękuję. Tak parysko. Jak nie? Rasowa modelka. Tak. Jak Francuzeczka. Francuzeczka. Tak. Słuchajcie, Asia za nie mówiła. Pięknie, pięknie, dziękuję wam. O matko. Ale wiesz co, kochanie, to jest jeszcze nie koniec. Tak? Zagrasz dzisiaj dla nas? No ej, no nie daj się namawiać. Oczywiście. No to bardzo się cieszę, bo jakby grała, to chyba by mi serce po prostu tutaj padło, bo przyjechał na ten wieczór do ciebie specjalny gość. Tak? Tak. I wiem, że podziwiasz twórczość pewnej osoby. Jest to artystka, kobieta. Tak, tak, to tak. Ona. I teraz nie odwracaj się, patrz w lustro. Uwaga. Kasia Cerekwicka. Kasia Cerekwicka, wybitna polska wokalistka, autorka tekstów oraz licznych przebojów. Brawo!
Możesz już się odwrócić. Tak. Cześć. Cześć, Boże. Słuchajcie, to jest naprawdę ta szara myszka ze zdjęcia, ta dziewczynka. Boże, dziewczyna, jesteś prawdziwą gwiazdą. Otóż tak. A najbardziej powiem, że ja zawsze marzyłam o takiej grzywce. Masz przepiękną fryzurę, wyglądasz jak taka Francuzeczka, przepiękna. Ale mam nadzieję, że też tak pięknie dla nas dzisiaj zagrasz. Oj, zagrasz. Super. No masz taki anturaż, amplua i wygląd wspaniały, że myślę, że to ci tylko doda pewności siebie i pokażesz, co tam w środku w tej małej osobce drzemie, jaki dokładnie wielki talent. To co? To co? Idziemy słuchać? No to ja idziemy, zapraszam nie? was na koncert. Idziemy. Tak. Idziemy? Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Kochani, was też zapraszamy na koncert Joasi i do subskrybowania kanału Fryzjer w Delegacji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Idę do nich. Tomek zaprosił mnie do lustra, odsłoniłam oczy i za nie mówiłam. Efekt, który ekipa osiągnęła swoją pracą, był niesamowity. Po prostu cudowny. Nie spodziewałam się takich wyników. Gdyby Andrzej zaproponował mi jeszcze raz taką fryzurę, taką grzywkę i farbowanie, zaufałabym mu z całego serca. Zaufałabym mu ze wszystkim. Drodzy Państwo, to będzie niesamowite wydarzenie. Siedząca tutaj Joanna Wicik zagra najmniejszy koncert świata. To jest nie lada wyzwanie dla artysty. Ja idę obejrzeć ten koncert z drugiej strony. Powodzenia!